doberek, dzień doberek, witam Was bardzo gorąco i serdecznie, witam się z Wami w dzień tygodnia, piątek. Co? Patrzcie, co to jest w ogóle? Jogar totalny. W ogóle się zobaczcie, nic mi się te włosy nie trzymają. Nie wiem, o co kaman, dobra. Zasiadłam, gdyż będę się zbierać do pracy i tak sobie pomyślałam, że sobie pogadowujemy. Może już teraz odpuszczę dzisiaj temat poważny, gdyż nie mam po prostu czasu. Ale bardzo Wam dziękuję za pytania. Właśnie wleciał dziś na kanał film o zdradach. I jedna rzecz, jaką muszę po prostu tutaj powiedzieć, pomimo iż też napiszę Wam to oczywiście w wiadomościach prywatnych, co już wiecie. Bardzo, ale to bardzo, wy nawet nie wiecie jak bardzo jestem Wam wdzięczna i jak bardzo się cieszę, że piszecie do mnie prywatnie. I nawet nie wiecie, jakie to jest miłe móc usłyszeć o Waszych historiach. Nie dlatego, że to jest jakieś wścibskie, nie dlatego, że to jest takie ciekawskie i tak dalej, żeby posłuchać, o której tam w życiu nie wyszło. Absolutnie nie i dobrze wiecie, że tak nie jest, ale dzięki temu ja po prostu wiem, że darzycie mnie w jakiś tam sposób, takim jakimś, nie wiem, wirtualnym, słuchajcie, no kurde, wirtualnym zaufaniem, że jesteście w stanie mi się zwierzyć z Waszych po prostu prywatnych, poważnych, mocnych, życiowych historii. Po pierwsze, bardzo Wam dziękuję. Po drugie, wrócimy na pewno jeszcze do tematu zdrad, bo widzę, że są jakieś pytania, są dalej jakieś tematy, to znaczy takie podrzędne jeszcze jakieś przy tym temacie, więc na pewno do tego wrócimy. Ja teraz zbieram się, słuchajcie, do pracy. Ogarniałam jeszcze dzisiaj sprawy papierkowe, musiałam uiścić moją... Musiałam znaleźć się dzisiaj w Cancillu, słuchajcie, po prostu to jest dramat. Osoby, które mieszkają za granicą, które mieszkacie w Wielkiej Brytanii, na pewno znacie temat Cancillu i wszystkich tam niedociągnięć i tego gówna, co tam po prostu ma miejsce i tych problemów z systemami i tym bajzlem, który tam mają, to jest po prostu, ja nie wiem, to już powinno przejść, słuchajcie, do historii. Wezmę sobie lusterko oczywiście. Także pogadamy sobie bardzo, bardzo luźniutko, po prostu się razem przyszykujemy do pracy. No, dlatego, że nie chcę Ci poruszyć tematu, bo tak jak mówię, nie mam czasu. Nie mam Ci tyle czasu, żeby poruszyć nie wiadomo jaki temat, ale mam jeszcze nagrany dla Was filmik z Kapsi, będzie jeszcze try on haul, jeszcze chyba będzie pielęgnacja, moja rutyna jakaś poranna i tak dalej, więc będzie trochę jeszcze tych filmów. W międzyczasie zaaplikowałam sobie właśnie ten produkt, miałyście mi pisać, czy znacie ten produkt i chyba tylko dwie osoby do mnie napisały, dajcie znać, czy znacie. Są już one w butcie w ogóle, w tych małych butcach również, jest to The In-K-List. Taka marka i to jest coś na wzór właśnie tych, jak to się nazywało? Bo zapomniałam teraz, te biało-czarne, no te takie The Ordinary właśnie. Ja zakupiłam sobie, słuchajcie, nowy Prime Set Refresh. Zakupiłam go, słuchajcie, w butcie, nigdy go wcześniej nie miałam, ale woda kokosowa przemówiła do mnie. Nie wiem dlaczego, automatycznie skojarzyła mi się z... kokodejem, nawet opakowanie lekko podobne. Mam nadzieję, że będzie pachnieć kokosem. Nie mogłam nigdzie nic przetestować. Użyję go sobie jako na czystą twarz, no to czyli przed make-upem, no to czyli nie do końca na czystą, bo mam jednak kurczę serum, czyli chyba nie można na serum, co? Dziewczyny, napiszcie mi. Ja spróbuję mimo wszystko. Ale jest tutaj, że nie. Jest bez silikonów, jest bezalkoholowe, bez olejków. Baza i setting spray. No zobaczymy. Ja wiem, że to już jest znane, wiem, że Wy macie. Nałożyć później na make-up i też można sobie użyć to jako odświeżenie. Słuchajcie, to jako odświeżenie to jest fajne na lato, ale sprawdzę. No kokosa może tutaj za bardzo to aż tak nie czuć, nie oszukujmy się. Fajne opakowanie w ogóle, podoba mi się. Takie w mojej kolorystyce. No zobaczymy. Dajcie znać, co o nim myślicie. Ja wiem, że Wy je znacie. Zastanawiałam się, czy kupić to. Bo jeszcze też był All Nighter. All Nighter? Czy jak to się nazywasz? All Nighter. Jeszcze też była ta opcja, też w większym takim, w takim opakowaniu, więc nie wiem ile tutaj jest. 30, więc pewnie też 30 i były podyszkę, więc też dobra cena. Może przy weekendzie bym kupiła, bo z kolei tamten kocham za zapach. Bardzo lubię ten zapach. No tu akurat muszę Wam przyznać, że no... Nie czuję kokosa. Woda kokosowa.
Nie czuję w ogóle kokosa, szkoda, bo jakby tak pachniało mi jak kremem, to byłoby nice. Także użyjemy sobie właśnie to, zaaplikujemy sobie, słuchajcie, podkład. Dzisiaj nie wiem, co zaaplikujemy, dajcie mi coś wybrać. Dobra, nałożymy sobie bazę rozświetlającą dzisiaj, a co? No i może użyjemy sobie, nie wiem, czy to jest ten cały, czy to jest ta końcówka, teraz nie wiem, ale użyjemy sobie Eveline'a. Eveline'a, bo dawno go nie używałam. I ja mam go w kolorku 040 Warm Beige, czyli też ciepły. Ale najpierw zastosujemy sobie Photo Finish Radiance Smashbox. Aplikujemy sobie bazę, ale tą bazę to ja sobie zaaplikuję tu dosłownie tylko na... Nie za bardzo pod oczy, żeby nie było za bardzo, słuchajcie, aż tak świecące, ale lubię ten produkt, aczkolwiek uważam, że on fajniej wygląda nie na takiej bladej skórze, tylko na opalonej, jednak troszeczkę na opalonej, ale fajna gładka jest ser w ogóle, muszę Wam powiedzieć, po mojej pielęgnacji, naprawdę moja pielęgnacja mi się, znaczy moja skóra mi się chyba odwdzięcza, jest coś w tym. Skóra nie umie mówić, ale daje znaki, słuchajcie, że jest jej chyba dobrze. No, także bardzo Wam dziękuję za odzew, bardzo, bardzo, bardzo. Odpowiadam Wam w miarę możliwości systematycznie na wiadomości, ale niektóre są tak rozpisane, że musicie dać mi chwilkę, no bo musiałabym nic nie robić w domu, tylko czytać Wasze wiadomości. Dostałam ich kilka po filmie a propos zdrad, za co naprawdę serdecznie Wam dziękuję. Większości z Was współczuję. Są też wśród Was silne osoby, które piszą, jaki miały problem, ale że go rozwiązały, więc bardzo mnie to cieszy, bo kobieta powinna być silna. Musimy sobie dawać rady, bo jak nie my, to za nas nikt tego nie zrobi. Nikt nam nie będzie, kurczę, współczuł. A jeżeli już tak, to ja nie wiem, czy to jest fajne. Ja nie lubię, jak ktoś mi czegokolwiek współczuje i mówi, że nie wiem, no, że czegoś mi współczuje. No, to jest jeszcze drugi chyba z jaśniejszych, w miarę jaśniejszych kolorów. Muszę uważać. Wyprzedzę pytanie, jeżeli ktoś by zadał je, a ja póki pamiętam, to bluzka jest z New Looka. Bluzka z New Looka ma krótki rękawek, ale taki właśnie z takimi fajnymi tymi... Nie wiem, jak się nazywa, ale z takim czymś. Znaczy wiem, jak się nazywa, ale zapomniałam chwilowo. Więc nie będę sobie teraz przypominać, bo ciężko jest mi się skupić. Czekajcie, muszę zwilżyć sobie gąbeczkę. Także to New Look i są one dostępne. Ja ją zakupiłam dokładnie dzisiaj, czyli jak wam ten film dodam, no to parę dni wstecz, więc wydaje mi się, że jeszcze powinny być. I cena tej bluzki to 12 chyba 99 albo 11,99, jakoś tak, więc fajnie. Bardzo fajne w ogóle rzeczy są w New Looku, tak mi się chce po prostu pójść i poprzymierzać. Różne stylizacje, bardzo są takie niektóre, znaczy bardzo. Są takie, które są nie w moim typie, nie w moim guście, ale mi się podobają. Nie wiem, czy też tak macie. Na pewno są takie, które podobają się u kogoś, wiem, kojarzę je też ze zdjęć, kojarzę je z outfitów. Ze stylizacji jakichś innych tam vlogerek, youtuberek, czy tam influencerek. Czekajcie, instagramerek również. No i mi się u kogoś to podoba, a ja się w tym nie widzę. Na pewno też tak macie, bo każdy tak ma. Ale jestem ciekawa, jakbym wyglądała w czymś, co nie jest w moim jakby, w mojej estetyce, co nie jest w moim guście. Kurczę, jak mi wkurza ten włos. No, go obetnę. Bardzo lubię ten podkład. No, ostatnio go trochę nie używałam. W sensie miałam od niego przerwę, bo używałam cały czas ten, kurde, z Guerlain albo ten Diora. Ale ten Diora jest dla mnie teraz za ciemny. No, jest na mnie za ciemny i to muszę powiedzieć dużo za ciemny. Dużo, dużo za ciemny. Nie pamiętam teraz jego kolorku, ale na pewno Wam mówiłam, więc na pewno wiecie. Dołożymy sobie tu i dołożymy sobie tu. W pracy i tak stoję na olejach, więc nie muszę się tutaj, wiecie, sztyftować nie wiadomo jak. Chcę Wam też powiedzieć, język mi się plącze, słuchajcie. Chcę Wam też powiedzieć, że niedługo, 14 dokładnie, zaczyna się u nas festiwal w Edynburgu, taki świąteczny. No, ten Festival Village, na który ja jeździłam ja i zabierałam Krzysia i Krzyśków i Karolcię moją i w ogóle. No i ja kocham taką atmosferę, nie wiem jak Wy, ja uwielbiam. Dajcie znać, czy macie u siebie w mieście, w miastach jakieś takie też festiwale, czy uczęszczacie, czy lubicie, czy też nie. Dajcie mi znać, jestem ciekawa, czy tylko ja jestem taka nienormalna, słuchajcie, czy też lubicie takie festiwale, grzaniec,
śpiew, muzyka, gitarka, słuchajcie, jakieś, nie wiem, piosenki świąteczne, no, jakieś karuzele i te sprawy. Dajcie mi znać, czy lubicie. Ja uwielbiam i nie mogę się już doczekać. Prawdopodobnie będę miała wolny 30, wolne od pracy 30, tak sobie załatwiłam. Zobaczymy, czy dotrwam, czy będę mogła, bo wiem, że też tam był jakiś problem z jedną z dziewczyn, że ona chyba nie przyjdzie do pracy, więc nie wiem, czy będę mogła wziąć te wolne. Mam je wpisane, ale czy dotrwam, to się okaże. Mam nadzieję, że nie dałam za dużo, bo światło mam tutaj takie. Co prawda, mam, wiecie, te takie światełko tutaj, no, od. No, tutaj, przy tym. Przy lustrze, ale. Ale się okaże, kurczę, przy świetle dziennym, czy to wszystko będzie ładnie, czy też nie. Troszeczkę przypudruję tą okolicę pod okiem, żeby nie było za bardzo. No, uwielbiam. Wezmę Was na pewno na festiwal, na 1000% Was zabiorę. No i tak rozmyślam, bo 14 to jeszcze trochę, więc jeszcze i tak mam czas. Ale, no, ale mam wolny poniedziałek, wtorek i muszę zobaczyć, co ja takiego mam. W środę wiem, że muszę być w Edynburgu, gdyż umówiłam wizytę w konsulacie, żeby wyrobić paszport. Na razie wyrabiam Oliwii, dlatego że no, nie będzie mnie stać, żeby bulić, kurczę, za dwa paszporty naraz, bo Gracjan ma paszport, nie mamy, tylko my. Oczywiście przybywam do Was z kawcią. Więc muszę wyrobić sobie i muszę wyrobić Oliwii. Więc tutaj paszport nie kosztuje jak w Polsce, kurczę, 120 chyba złotych bodajże. Tutaj kosztuje niestety 80 coś funtów, więc no kurde, dwa razy tyle co w Polsce. Także to jest jakieś chore w ogóle. Nie wiem, kto to wymyślił. No ale mus to mus. No nie wiem, kiedy teraz będę w Polsce i nie wiem, kiedy teraz mogłabym tak naprawdę. Znaczy, nawet jeżeli bym była w okresie po świętach jakoś, chociaż pewnie bym nie była po świętach, bo ja zawsze byłam albo na święta, a później to dopiero już wakacje, więc na pewno bym nie była, no i nie miałabym też jak odebrać. Także co z tego, żebym nawet wyrobiła, jakbym nie odebrała? Więc one by tam leżały bez sensu, nikt za mnie nie może odebrać, ani oni nie wysyłają za granicę. Co za włosy, wkurzają mnie strasznie. W ogóle się nie układają, nic. Nic się nie słuchają. No, także umówiłam się na 13, czyli w środę, więc Oliwkę zwalniam, bo wydaje mi się, że ona chyba musi być przy paszporcie. Nie wiem, czy tam nie będzie musiała jakiegoś odciska, czy coś. No, wolę ją mieć niż tam świecić oczami i stracić wizytę. No i pieniądze, i czas. Znaczy, czas to jeszcze pół biedy, bo to jest dzień wolny, więc sobie tam nadrobiłabym, bym się urwała gdzieś do centrum. Drukować sobie tą datę z appointmentem, to w sensie tą datę wizyty, muszę to wydrukować. Jakie sobie zastosujemy dzisiaj rozświetlenie? Właśnie nie wiem, zastanawiam się, wiecie co? Jakie rozświetlenie? Dobra, może dzisiaj pojedziemy dzisiaj z malowaną. No, także taki dzisiaj pogadankowy, luźniutki, bardzo luźniutki filmik. Użyję tej paletki, znacie ją wszyscy, wszystkie. Biorę pędzelek Magdy Pieczonki od Ani i zastosujemy sobie dokładnie ten rozświetlacz. Ładny, nie będę Wam tutaj nic słoczować. I jedziemy. No, także to u mnie właśnie, bo będę chciała wyrobić też te papiery z tymi statusami. Już nie chodzi tylko o te wyjazdy, o Brexity i tak dalej, ale chcę wyrobić właśnie papiery ze statusami osiedlonego, a do tego potrzebne są paszporty. No. Więc po to właśnie tutaj będę działać. No i myślałam, że uda mi się dwie wizyty i gdyby paszport kosztował 4 dychy, to umówiłabym nas obie. No ale że jest taka, a nie inna cena, no to na razie zrobię Oliwci. Bo później jak będę robić sobie wizytę, to ja już wtedy mogę jechać sama, bez dzieci. Więc wtedy już się jakoś tam dostosuję. Może być tydzień później, czy tam półtorej tygodnia później. Jak zwał, tak zwał. Więc później każdy termin, jakby kiedy tylko będę miała wolne z roboty, to już mi będzie odpowiadał. Ukupidyna troszeczkę. Rozświetlenia na pewno widać, widać. Okidoki. Myślę, że wystarczy. No, także paszporty. Co jeszcze? Co jeszcze takiego się u mnie dzieje? Nic już się chyba u mnie takiego znaczącego nie dzieje. Na pewno sobie porozmawiamy jeszcze o różnych tematach, które mi się też gdzieś tam nasunęły w międzyczasie. Rozwieję Wam też niektóre wątpliwości, bo też dostaję inne pytania, w ogóle w tematyce zupełnie innej, ale mi znanej.
I też to muszę rozmyślać, jak to wszystko pougryzać, żeby było dobrze i żeby wiecie, nie zrobić z siebie wariata, ale żeby niektórym z Was pomóc po prostu. Użyję sobie paletki tej z Focalur z Shein. Zaraz Wam pokażę, jakie ona miała tutaj kolorki. Ostatnio mnie pytałyście na Instagramie, bo Wam to pokazywałam i że nie pamiętacie. To jest dokładnie ta paletka. Na pewno ją Wam swatchowałam, bo widzę, że są robione swatche. Szkoda, że te brokaty tutaj są takie... On jest bardzo ładny, no ale to jest ten taki, który się, kurczę, przykleja tak do skóry i potem, wiecie, to troszeczkę ciężko z oka schodzi. Ja się na przykład boję, bo ja mam... No i teraz on, widzicie, on się tak przyczepił, że jego bardzo, bardzo ciężko, wręcz trzeba go zdrapywać, że tak powiem, z powierzchni. No i się sypie. Ja się boję bardzo brokatów, chociaż ten jest naprawdę przepiękny. Bardzo mi się ten kolor podoba. O, widzicie, paznokciem musiałam podhaczyć. Także boję się takiego czegoś kłaść na oko. No i tutaj są też takie dwa, o, nie wiem jak nazwać te cienie, takie opalizujące, takie błyszczące, ale również one są takimi, wiecie, z połyskiem, takie z połyskiem, ale właśnie dziwna bardzo konsystencja. Ja nie wiem, taka niby brokatowa, ale taka jakaś, nie wiem, ja nie umiem tego określić. To jest też taki bardzo ładny pomarańcz, też się fajnie mieni. Bardzo fajne są to kolory na środek powieki, muszę Wam powiedzieć. Środek powieki i wtedy byłoby ok. Znowu mi się coś chyba zawinęło wokół. Wiecie co, ja z tym oczami, to ja mam jakieś, nie wiem co mam.